Jarek, podaj mi szybko swój numer PESEL, bo napisali, że brakuje twoich danych do przelewu. Już, 75-06-14. Ciekawe. Uczycie nas, że nie przedstawiamy się obcym, a sami podajecie swoje dane komuś zupełnie obcemu z internetu. Uczymy dzieci czujności, a sami dajemy się tak łatwo oszukać. Nie znam nawet tego nadawcy. Właściwie nigdy nie musieliśmy podawać numeru PESEL przy tego typu transakcjach. Dobra robota. Wejdź na pgnig.pl i dowiedz się, jak uchronić się przed oszustami w internecie.